Cześć, to Marek Sekielski. Chcecie prosić o drobną przysługę. Wejdź na stronę sekielski.pl, ukośnik extra. Jest tam specjalne wydanie mojego podcastu o nałogach. Zajrzyj tam, by wesprzeć bardzo potrzebujących ludzi. Z góry dziękuję. Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik sekielski. Zostań naszym patronem. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Ania Korytowska, a to jest podcast, program Spotkania. I zapraszam Was serdecznie na kolejne spotkanie z Adelą Wąsiewicz. Adela jest mamą spektrum autyzmu, a w mediach społecznościowych oswaja właśnie, właśnie ten temat, temat spektrum autyzmu. Dzień dobry, cześć. Cześć, dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie. Dziękuję za zaproszenie. I o spektrum autyzmu o tym, że, że masz spektrum autyzmu, do, dowiedziałaś się stosunkowo niedawno. Dokładnie. I jakbyś mogła powiedzieć, temu. w jakich okolicznościach to e, Dowiedziałam się w wieku 29 lat. E, zaczęłam podejrzewać u siebie spektrum autyzmu dopiero po diagnozie mojego syna, e, który został zdiagnozowany w wieku lat trzech. Wcześniej temat był mi, można powiedzieć, zupełnie mm -hmm. obcy e, i osobami, które Pierwsze zauważyły takie przesłanki byli moi rodzice, którzy stwierdzili, że ja w wieku kosmy zachowywałam się bardzo podobnie i tak po nitce do kłębka zaczęłam się wczytywać w temat, znalazłam w internecie listę cech kobiecego spektrum. I byłam naprawdę bardzo zdziwiona, że jakieś 80% na tej liście zgadza się z tym, zgadza się ze mną. No i to było takie ostateczne już przesłanka do tego, żeby jednak pójść na tę diagnozę i sprawdzić, czy ja jestem w spektrum autyzmu. Okazało się, że jestem tak samo jak mój syn Kosma. E, no właśnie, jak usłyszałeś, że twój syn został zdiagnozowany, to to co czułaś? Jaką jak miałaś reakcję na tę diagnozę? Wiesz co, na wstępie było ogromne wyparcie, przeżywałam coś w rodzaju żałoby. To właściwie była żałoba, bo musiałam pochować swoje wyobrażenia o zdrowym dziecku. Mówię tutaj zdrowe, ponieważ autyzm nie jest chorobą, to była tylko przenośnia. I Muszę przyznać, że to był bardzo ciężki okres. Teraz już wiem, że żałoba u rodziców po diagnozie dziecka jest całkiem normalną sprawą, tylko nie mówi się o tym głośno, bo otrzymując taką diagnozę, znaczy rodzic otrzymując taką wiadomość, zostaje z tym sam. Zazwyczaj nie otrzymuje żadnej pomocy, żadnej opieki żadnej, psychologicznej, żadnej nic. wskazówki chociażby od psychiatry. Co dalej zrobić? Jesteś z tym zupełnie sam. I to jest moim zdaniem bardzo duży problem. Ja swoją żałobę przechodziłam dość długo, bo około roku. I podczas, tej, podczas tego okresu Um, moje op moja opieka nad kosmą zajmowa polegała jedynie na tym, że no, zajmowałam się nim jak robot, bez uczuć. Wręcz odrzucałam go, um, nie rozumiejąc, dlaczego, dlaczego ja tak się czuję. E, no cóż, to była po prostu depresja, e, która była. No, no nie, nie leczyłam tej depresji. Mm -hmm. e, teraz uważam, że to był błąd. Myślałam, że sobie poradzę. No, taką formą autoterapii, bo, 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 bo w ogóle taka sytuacja była dziwna. Dwa lata temu się wydarzyła, niecałe w lutym. Byłam już w takim momencie swojego życia, że mówię, że to już naprawdę nie radzę sobie. I postanowiłam, że chcę się komuś wygadać. Nie mówiłam o swoim stanie mojemu mężowi, nie mówiłam moim rodzicom. Trzymałaś to w sobie? Trzymam tak? to w sobie, ten mój stan. I pomyślałam, że po prostu postawię przed sobą kamerę i nagram to. Mm -hmm. Nagram taką spowiedź, nagram to, co czuję, to, co czułam wtedy, przez co przechodziłam. I po nagraniu tego poczułam wielką ulgę, że zrzuciłam z siebie ten ciężar. I nie wiem dlaczego tak się stało, ale wróciłam to w, na YouTube, w internet. Tylko dla takiej grupki najbliższych mi ludzi. No i wielkie zdziwienie, się, wielkie zdziwienie było moje po kilku dniach, kiedy okazało się, że jest kilka tysięcy wyświetleń i bardzo dużo komentarzy ludzi, którzy utożsamiają się z tym, co ja powiedziałam. To nie, nie byłam świadoma wrzucając ten nie, nie świadoma wrzucając ten filmik w internet, jakie to poniesie ze sobą ogromne konsekwencje, jak, jak to bardzo zmieni moje życie, bo w tym momencie moje życie naprawdę potężnie się zmieniło przez ten filmik, przez to, co powiedziałam, przez to, co powiem. Co no. powiedziałaś, a, a jaka to jest zmiana? Co się zadziało? No, ty, przede wszystkim zaczęłam oswajać ludzi z tematem spektrum autyzmu w mediach społecznościowych. Wybrałam, wybrałam różne platformy, na których mogę to robić. No, między innymi jest to YouTube, jest to Instagram, jest to nawet TikTok, który być może, być może być kojarzony z platformą tylko dla młodych ludzi, ale okazuje się, że jednak na TikToku siedzi również dużo rodziców. I na przykład stworzyłam krótki, krótki filmik o pierwszych objawach spektrum autyzmu u dzieci, i po wstawieniu tego filmiku zgłosiło się do mnie mnóstwo ludzi z podziękowaniem, że dzięki temu filmikowi zdiagnozowali swoje dziecko wcześniej. A tutaj chciałabym podkreślić, że im wcześniej zostanie zdiagnozowane dziecko i podjęta interwencja terapeutyczna, tym większa jest szansa na samodzielność. I kosma został zdiagnozowany wcześniej. Ty zostałaś zdiagnozowana. Ja zostałam zdiagnozowana w wieku lat 29, mm -hmm. bo teraz skończyłam 30. E, i moja diagnoza dla mnie była ogromną ulgą. E, moja diagnoza wyjaśniła mi, ale nie usprawiedliwiła e, przeszłości. Wyjaśniła mi, dlaczego ja się zachowywałam tak, a nie inaczej jako dziecko, jako nastolatka, już jako osoba dorosła. Uh -huh. Wyjaśniła mi, jakie mam trudności, jakie są moje mocne strony. No, naprawdę było, to była ogromna ulga, kiedy dowiedziałam się, że ja nie jestem dziwakiem niepasującym do tego świata, tylko po prostu postrzegam ten świat w zupełnie inny sposób. Inny, czyli jaki? <laughs> Wiesz co? Moje postrzeganie świata można by rozłożyć na kilka płaszczyzn. Jedne płaszczyzny dają mocno w kość i wpływają mocno na, na to, jak się zachowuję, a niektóre są takie, że bardzo no, mi pomagają. I zaczynam może od tych płaszczyzn, które są, brzydko mówiąc, upierdliwe, mhm. dające w kość. Takie przeszkadzacze takie trochę. Takie przeszkadzacze, dokładnie. Mam potężne zaburzenia sensoryczne i tutaj mówię o tym, żeby ktoś sobie to wyobraził, że czuję świat bardziej. Bardziej odczuwam światło, bardziej odczuwam zapachy, odczuwam inaczej fakturę ubrań, bardziej wszystko słyszę intensywniej. Że dźwięki wręcz stają się dla mnie kakofonią, kiedy inni ludzie w ogóle... Dla nich to jest tylko szum, a dla mnie to jest kakofonia, która sprawia mi ogromny ból. Mm -hmm. Tak samo światło też może sprawić mi ogromny ból, czy dotyk jakiejś faktury ubrań e, powoduje we mnie odruchy wymiotne. I to jest, um, to jest taka rzecz, która sprawia, że muszę albo czasami unikam niektórych e, wydarzeń, na których mogłabym uczestniczyć, ale nie chcę, ponieważ nie no no sprawiają ci też przyjemności. No, nie wtedy. sprawiają mi przyjemności, a wręcz sprawiają mi ból. jeżeli muszę już coś zrobić, nie wiem, na przykład wyjść do marketu, e, kiedy jest dużo ludzi, jest tłoczno, jest ścisk, to po prostu zakładam okulary przeciwsłoneczne, zakładam słuchawki wyciszające i tak dziwnie ubrana dla społeczeństwa, pewnie, może tak być, no bo kto chodzi w okularach przeciwsłonecznych po, po markecie, ale też e... jak gwiazda, prawda? No, to się tak kojarzy z takim. <śmiech> 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 może trochę tak. Um, I tak no, chodzę po prostu i robię te zakupy jak najszybciej mogę, mm -hmm. no bo no, świat się wokół mnie nie kręci, więc ja też muszę się do tego świata czasem dostosować. No i bardzo się cieszę też przy okazji, że w ogóle markety robią takie ciche godziny, ciche. Ciche to jest godziny super że jest przyciemnione światło i naprawdę im więcej takich inicjatyw, tym lepiej. Nawet dla ludzi, którzy nie są z spektrum autyzmu, bo jednak ten świat, który nas otacza, sprawia, że my jesteśmy tacy przebodźcowani. I... Tak, jest też bardzo dużo osób wysokowrażliwych, które tak. jakby też bardzo odbierają to, to wszystko, o Dokładnie. czym mówisz. I, i myślę, że, że powinno być więcej takich inicjatyw i częściej. I też powinno się mówić o takich inicjatywach i że tak. jakby podkreślać, że ważne, ważne żeby e, były. A jakie rzeczy ułatwiają tobie życie, bo też o, o tych wspominałaś? Jedyna, znaczy jedna z tych rzeczy, która mi bardzo ułatwiła życie i w zasadzie dzięki tej rzeczy e, robiłam zawodowo to, co robiłam i robię nadal. E, to Czyli? Jest, e, fotografia, e, filmy, jakieś teledyski, krótkie, krótkie formy mm -hmm. reklamowe, grafika. E, no na pewno postrzeganie świata od szczegółu do ogółu. I to, że widzę, jak. dostrzegam światło inaczej niż, niż taki. Znaczy, no nie mówię, że w imieniu wszystkich, tak, ale wydaje mi się, że po prostu dostrzegam światło w inny sposób, taki bardziej artystyczny. I to jest naprawdę takie, taka, taka moja wielka. No talent no, też jakiś. Nie? No, może. Być może to jest jakiś taki wrodzony talent, nie chcę tego nazywać talentem, może taka wrodzona umiejętność, która mm -hmm. na pewno mi ułatwiła zostanie fotografem, no między innymi fotografem, bo. A oprócz tych zaburzeń sensorycznych, jest jeszcze coś, co wpływa, coś związanego ze spektrum autyzmu, co wpływa na Twoje życie? Na pewno jest to sposób, w jaki interpretuję świat, w jaki interpretuję słowo pisane, w jaki interpretuję słowa, które do mnie ludzie kierują. Mm -hmm. Dlatego na przykład prosiłam ciebie, żebyś wysłała mi pytania wcześniej, żebym ja sobie je mogła na spokojnie przeczytać i zinterpretować tak, jak, tak jak ty oczekujesz, mm -hmm. żeby, żeby to było zinterpretowane. No bo mam z tym, powiem szczerze, że mam z tym problem i ten problem był od dzieciństwa, już kiedy byłam w szkole, no to inaczej interpretowałam zadania dane mi przez nauczyciela, inaczej interpretowałam wiersze, książki. Dla mnie w ogóle o czymś innym były... Te wiersze na przykład, tak? Które, nie wiem, w liceum Yy, uczyliśmy się jak interpretować tak, i trzeba tam zgodnie no, pod z kluczem klucz, po, tak. I w ogóle pod klucz pod kluczy, nie interpretowałam mm -hmm. tych wierszy. Yy, no i oczywiście to miało swoje konsekwencje potem. Także. <grym> yy, taka zabawna sytuacja, że jako nastolatka yy, dobrze sobie radziłam zawodowo, bo moje fiksacje, pasje, zainteresowania specjalne właśnie były w, w kierunku fotografii, grafiki, więc zaczęłam szybko zdobywać klientów. I ja jako nastolatka i potem już nawet dorosła kobieta jeździłam na spotkania z dyrektorami takiego wysokiego szczebla, z moją mamą. Moja mama była po to, żeby dobrze zinterpretować to, co ci dyrektorzy oczekują, oczekują ode mnie, bo wiesz, ja sobie graficznie, sobie bym świetnie poradziła, tak, mhm. to co oni, robiąc to, co oni chcą, tylko że mogłabym to inaczej zinterpretować. zinterpretować. Mhm. Dlatego moja mama zawsze była obok mnie, robiła notatki, zadawała pytania, żeby dowiedzieć żeby się, o to co było to pełne co zrozumienie. Chodzi. A ta praca to była, tak jak mi powiedziałaś przed wywiadem, że to była forma fiksacji. I czym są te fiksacje, o których mówisz? E, fiksacje, tak, bardzo prosto rzecz ujmując, są bardzo silnymi zainteresowaniami, takimi znacznie silniejszymi od zwykłego hobby. Mm -hmm. Fiksacje to jest czasami przez niektórych uważane, czy niektórych to słowo fiksacje jest uważane za negatywne, czy o negatywnym nacechowaniu, dlatego zaleca się mówić specjalne zainteresowania albo pasje. Ale ja tu będę się posługiwać e, tym mm -hmm. terminem fiksacje. Fiksacje e, są taką ostoją w tym chaotycznym świecie, e, są przewidywalne, dają poczucie bezpieczeństwa osobie w spektrum. E, I realizując, e, no, realizując swoje fiksacje, to na przykład, e, powiem na moim przykładzie, że jak ja wpadam w fiksację na jakimś punkcie, no to pochłaniam wiedzę po prostu dniami i nocami. I ja zapominam o, o tym, że trzeba zjeść, zapominam, że trzeba się umyć, i po prostu jestem zamknięta w swoim świecie i pochłaniam wiedzę na jakiś dany temat, I na który. Tylko tak, taka tunelowa wizja mm -hmm. tylko i wyłącznie na tę jedną fiksację. Fiksację można mieć na punkcie wszystkiego. Można, mój sen na przykład, fascynuje się windami aktualnie. Wcześniej były my, nie samochodowe, rezonans magnetyczny. Także jak wtedy miał 3 lata, no to dla niego to, dla niego to były takie dość oryginalne zainteresowania jak na 3 latka. Ale niektórzy też, niektóre osoby w spektrum przekuwają swoje fiksacje na pracę. Tak mm -hmm. jak zrobiłam to ja. ja jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, że dali mi oddawać się tej pasji pomimo tego, że zawalałam, można powiedzieć, szkołę. znaczy no, Nie byłam jak inne dzieci, nie miałam ocen takich zadowalających. W sumie mogłabym powiedzieć, że nie było, ale dla moich rodziców było ok. Powiedzieli tylko, żebyś zdała i możesz realizować swoje pasje, mm -hmm. bo wiedzieli, że szkoła to minie. Ale pasje ze mną zostaną i to, co się nauczę, no to, to... jednak ze mną zostanie. I tym I się to... będziesz mogła zajmować w przyszłości. Tak i do tej pory tak jest, mm -hmm. dlatego jestem im bardzo co wdzięczna, że pozwolili mi się mhm. realizować w tej kwestii. A jakie to są, jakie teraz masz specjalne zainteresowania? No teraz moim specjalnym zainteresowaniem numer jeden jest bezsprzecznie psychologia. Zaczęłam właśnie studia już na drugim kierunku, bo pierwszy ukończam to była animacja komputerowa. I No i teraz ten kierunek to jest psychologia. Od zawsze, w zasadzie od zawsze mnie Pasjonował ten temat, mhm. ale nigdy nie miałam odwagi, żeby iść na studia. A już jako mała dziewczynka czytałam pod kołdrą, myślę, że za dorosłe rzeczy, za dojrzałe rzeczy jak na mój wiek, e, związane z psychologią, takie trochę mm, popnaukowe nie wiem jak to inaczej ukreślić. Um, I <grytanie> No teraz realizuję swoją fiksację, którą jest psychologia i spektrum autyzmu. Pogłębiam się. W przyszłości chciałabym zostać psychologiem, który pomaga osobom w spektrum autyzmu, który zajmuje się wspomaganiem diagnostyki. No i który pomaga też rodzinom przejść przez te wszystkie, przez te wszystkie etapy, które są związane z diagnozą. Mm. Ta psychologia też była, jak mówisz o tym, że była widoczna u ciebie już, już to zainteresowanie wcześniej, na wczesnych etapach. I w jednym ze swoich wpisów poruszyłaś temat relacji międzyludzkich. Mhm. I właśnie jak, jak te relacje międzyludzkie wyglądają u ciebie? Jak to wchodzenie w te relacje wygląda? Ech, już od małego mogę powiedzieć, że tych relacji nie za dużo było. Wchodzenie w relacje bardzo ciężko mi przychodzi. I utrzymanie ich również dla mnie jest ciężkie. Jako małe dziecko, ja w ogóle myślałam, że ja jestem, uczestniczę w zajęciach grupowych, na przykład, a okazuje się, że siedziałam z boku cały mhm. czas i sam ten fakt, że przebywałam obok jakiejś grupy, to mi wystarczył, żeby naładować te moje potrzeby relacji z innymi ludźmi. I tak jest w sumie do dzisiaj, że no te relacje no, uczę się cały czas tego, tak? Dużo pomaga mi mój mąż, który jest bardzo wyrozumiały w tych kwestiach. No Nie jest to łatwy temat. Wchodziłam zawsze w relacje jako kobieta w spektrum. W ogóle taką cechą. Jedną z cech kobiecego spektrum jest to, że kobiety dziewczynki wolą relacje z chłopcami, z mężczyznami potem ponieważ chłopcy są bardziej przewidywalni i ja na przykład w relacje wchodziłam głównie z chłopcami, bo świat dziewczynek był dla mnie zagadką. Te plotki, jakieś mm -hmm. konwenanse społeczne zupełnie były mi jopce. Z kim się zadawać, z kim się nie tak, zadawać. Tak, a świat chłopców był dla mnie super prosty i przejrzysty, mm -hmm. miał swoje zasady męskie, które ja respektowałam i to było w porządku, tak? Mimo tego, że nawet stałam sobie gdzieś tam z boku, to tak to wyglądało. E, mówisz kobieta w spektrum autyzmu. Mm. Mm. I faktycznie kobieta spektrum autyzmu różni się od tego męskiego w jaki sposób? E, tak, chociaż do, do dość niedawno sądzono, że autyzm to jest męska sprawa i dotyczy głównie chłopców i mężczyzn. I nawet mówi się. O proporcjach diagnozy cztery 4, 4 diagnozy chłopców do jednej diagnozy mm -hmm. dziewczynki, co jest dość spora dypro, dysproporcja. I to właśnie wynika z tego, że kiedyś sądzono, że autyzm dotyka głównie chłopców. I przez to, że tak sądzono, stworzono narzędzia diagnostyczne w oparciu o męski profil spektrum autyzmu i dziewczynki zostały. Brzydko mówiąc, zepchnięte na bok w tej mhm. kwestii. Były diagnozowane zupełnie, pod, pod zupełnie innym kątem niż, niż spektrum autyzmu. Także, no, żeby teraz też jest z tym problem, bo jeszcze niewielu diagnostów ma aktualną wiedzę na ten temat. Zatem po świecie, moim zdaniem, chodzi bardzo, bardzo wiele niezdiagnozowanych kobiet z spektrum autyzmu, które Myślę, że podobnie jak ja czują się dziwaczkami niepasującymi do tego świata niestety. A jeszcze różnice jakie są pomiędzy kobiecym, spektrum, kobiecym aspektem spektrum autyzmu a męskim jest taka, że na przykład w tych fiksacjach. Chłopcy, chłopcy zazwyczaj mają fiksację na punkcie obiektów, na przykład pociągi, rozkłady jazdy, rozkłady jazdy pociągów, czy tramwajów, czy tak jak kosma, windy. To są obiekty, tak? A dziewczynki na przykład mogą mieć fiksację na punkcie kolekcjonowania laleczek, czy na punkcie zwierząt, na przykład koni. I to społecznie jest uważane za za okay, że to jest akceptowane społecznie, no, nie tak jak w przypadku chłopców, bo jak trzylatek interesuje się rezonansem magnetycznym, no to, czy rozkładem jazdy tramwajów, no to już jest postrzegane przez diagnostów jako takie coś alarmującego. Mhm. Zatem, no, tak to wygląda, niestety, że trzeba być bardzo wyczulonym w tych tematach i niewielu diagnostów jeszcze Potrafi to albo ogarnia ten temat, nie są tak bardzo wczytani. I na tym no, niestety tracą dziewczynki, które, które nie są diagnozowane wcześniej, nie mają tej szansy wczesnej interwencji terapeutycznej. To jest bardzo smutne. Um, cały czas odwołujemy się też do, do twojej, twojej działalności w mediach społecznościowych, bo założyłaś konto o nazwie Lot w kosmos. Mhm. Dlaczego Lot w kosmos? <laughs> um, powodów jest kilka. Pierwszym z nich jest taki, że tworząc ten podcast, bo podcast się nazywa Lot tak. w Kosmos i podcast jest o spektrum autyzmu, wyobraziłam sobie siebie jako matkę. I ja jako matkę wyobrażam siebie w, w takim kosmicznym, w kosmicznej rakiecie, pędzącej przez przestrzeń kosmiczną z moim małym towarzyszem u Boku, czyli kosmusiem. Który niekoniecznie mówi w tym samym języku co ja, który, można powiedzieć, nawet jest trochę z innej planety i w zasadzie ja też się czuję jak z innej planety. I po prostu dla mnie bycie matką dziecka tak wyjątkowego jest właśnie jak taki lot w kosmos w nieznane, gdzie, czeka, gdzie czekają nas jakieś niesamowite przygody. No i kolejnym jeszcze powodem jest taki. Kolejny powód jest taki, że od małego miałam również fiksację na punkcie kosmosu. Bardzo się intensywnie wczytywałam w temat po nocach i na szczęście w naszym domu nigdy nie brakło literatury na temat kosmosu, także kosmos to była moja fiksacja. No i trzeci powód jest taki, że mój syn nazywa się Kosma, kosmos. więc to wszystko tak się fajnie spieło w taką jedną klamrę. No teraz też na Instagramie czasami jak stawiam zdjęcia, no to dorysowuje nam takie hełmy, Kosmicznie. jak astronautów, tak? Bo tak czasami się, ja się, ja się mi tak czuję, tak? Jak taki przybysz z innej planety i przedstawia nas jako takich przybyszy troszeczkę z innej planety, ale no jesteśmy tutaj, działamy. Jesteście, działacie, a w społeczeństwie no, tak jak na różne tematy, krąży dużo stereotypów. Mhm. E, I Jakie są te stereotypy dotyczące osób w spektrum? E, to są przeważnie pewnie krzywdzące, ale czy są na przykład jakieś, które, które są zgodne z prawdą? Mitów, stereotypów ogólnie na temat spektrum autyzmu narosło troszkę przez te lata. Troszkę przez media, a właściwie filmy, seriale, mhm. gdzie e, jest przedstawiany model autysty, który jest biały mężczyzna zazwyczaj, trochę geniusz, nawet wręcz powiedziałabym savant, który jest trochę dziwny, taki, taki trochę wyrzutek. Tymczasem tak naprawdę oso, osoby w spektrum autyzmu są tak różnorodne, nasza, spo, nasza, nasza społeczność jest tak różnorodna i kolorowa, że ten obraz no niekoniecznie musi się pokrywać z tym, jacy my jesteśmy. E, autyzm nie bez powodu nazywamy spektrum, ponieważ są autyści, którzy zakładają swoje rodziny, prowadzą firmy, nawet działają w mediach społecznościowych i świetnie sobie radzą w życiu są nawet samodzielni. E, I są też tacy, którzy niestety będą wymagać pomocy do końca swoich dni. Um, ale co chciałabym powiedzieć, mówi się takie, słyszałam często takie zdanie, że jeżeli poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu, to poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu. I to jest takie podkreślające tą wyjątkowość, bo tak naprawdę każda osoba w spektrum autyzmu ma swój indywidualny zestaw wyzwań, z którymi się mierzy na co dzień i postrzeganie nas jako takich... Um, po prostu nie można generalizować. Nie można generalizować, naprawdę. To tak jak ja, ja chciałam za, zapytać o to, jak powinno się mówić, tak, że, że właśnie, że osoba w spektrum autyzmu, ale Adela mnie uświadomiła, że jakby każdy Chce, żeby nazywać go inaczej. Tak, każdy chce. I, I tak samo każdy jest inny, ale są jakby wspólne na te zakazane. Nie chcemy być obrażeni Właśnie. przez społeczeństwo, nazywani brzydko debili, kretynów, imbecyli i tak dalej. To są bardzo to jest brzydkie, że to się brzydkie określenia. W ogóle. Natomiast każdy niech będzie nazywany tak, jak uważa. Dla mnie, na przykład, określenie autysta, autystka jest w porządku. To tak, mhm. jakby nazywać nie Niemca Niemcem czy osoba w spektrum, osoba na spektrum, osoba no, może być po prostu tak. Tak. Ale są te zakazane zwroty, o których te też na TikToku opowiadasz. A mówisz o zakazanych, o zakazanych zdaniach. zdaniach, tak? No stworzyłam taką serię właśnie krótkich filmików, na których opowiadam, znaczy przedstawiam zdania, które nigdy nie powinny wpaść wpa w stosunku, szczególnie do rodziców dzieci w spektrum autyzmu, ponieważ te zdania potrafią opóźnić diagnozę, potrafią troszeczkę zmienić percepcję takiego rodzica, który tak jest w ciężkim zazwyczaj stanie psychicznym, no bo po diagnozie mm -hmm. może tak być. I na przykład takie zdanie, jak nie rób z niego na siłę niepełnosprawnego, bo dostanie jakieś żółte papiery. No to takie zdanie możemy na przykład usłyszeć od osób starszych, które jeszcze pamiętają te czasy żółtych papierów. Mhm. E, autyzm jest niepełnosprawnością, i po prostu tak jest. Po prostu autyzm jest niepełnosprawnością. Ale mówienie w ten sposób na pewno. E, jest krzywdzące po prostu. Em, opóźnia diagnozę. Mhm. Bo takie coś możemy usłyszeć przed diagnozą od osoby. Po prostu mówimy komuś bliskiemu o tym, że podejrzewamy, że nasze dziecko jest spektrum i możemy usłyszeć takie słowo, albo na przykład takie zdanie, albo na przykład: um, Jego tata też taki był, wyrośnie z tego. To może tata też potrzebuje diagnozy w takim razie? Tak może być. I prawdopodobnie nie, nie wyrośnie z tego. I też to, że pójdzie w grupę dzieci, też może wcale nie zmienić tego, jak dziecko się zachowuje, jak postrzega świat. A było takie zdanie: Kiedyś to nie było autyzmu, wyjmowało się pasa i był spokój. Um, rozwiązanie siłowe to jest żadne rozwiązanie. Niestety przemoc rodzi przemoc, i wydaje mi się, że ja nie muszę tutaj tłumaczyć, e, dlaczego to jest złe. Przemoc zawsze jest zła i um, po prostu. Dokładnie. Albo osądza się, że to jest bezstresowe wychowanie, a nie autyzm. Mhm. Także ja myślę, że tak, takie zdanie może powiedzieć osoba, która e, no, nie wychowywała dziecka spektrum autyzmu, to jest e, bez wątpienia ogromne, ogromne wyzwanie, często rodzice takich dzieci e, muszą tak naprawdę no, zapomnieć czasami o sobie. Muszą. Czasami niektórzy porzucają pracę, żeby poświęcić się wychowaniu dziecka, i dla mnie rodzice ogólnie dzieci niepełnosprawnych to są tacy cisi bohaterowie, którzy tak naprawdę porzucają czasami własne ja dla, dobre, dla, do, dla dobra dziecka. W odcinku podcastu, w którym rozmawiasz ze swoją mamą, twoja mama wspomina zachowania, które powiedzmy. Różniłeś się od zachowań rówieśników. Mm -hmm. czy, czy ty pamiętasz, co to były za zachowania, czy ty w ogóle. No właśnie, wspominasz takie sytuacje? No, najśmieszniejsze jest to, że ja część sytuacji w ogóle odbierałam w inny sposób niż to, w jakim były, mm -hmm. jakie były w rzeczywistości. I właśnie w tym odcinku podcastu moja mama opowiada o sytuacji, kiedy ja jako mała dziewczynka, pięcioletnia, zażyczyłam sobie żeby mnie zapisała na jakieś tam tańce disco-dance grupowe. No i Cóż, zabrała mnie na te zajęcia, ale po tygodniu pani instruktorka powiedziała, że proszę zabrać Adele z tych zajęć. Mama się pyta, dlaczego? Mhm. No bo rozwala całą grupę. Mama była w szoku, że jak to małe, małe dziecko rozwala grupę. Mhm. No i ta instruktorka do niej, żeby weszła za kotarę i zobaczyła, jak to tak naprawdę wygląda. Wyglądało to tak, że na przodzie stała pani instruktorka, dzieci przed nią w grupie, dziewczynki, no i ja też przed tymi dziewczynkami, gdzieś tam troszkę bardziej z boku. Dziewczynki powtarzały ruchy, e, ruchy pani instruktorki, a ja w swoim świecie wykonywałam ruchy, które nawet tańcem nie były, one nawet nie były do rytmu. Mhm. Ale szczerze, ja zapamiętałam tę sytuację jako coś wspaniałego. Ja myślałam, że ja powtarzam ruchy tej instruktorki. I naprawdę świetnie się bawiłam, a tu się okazuje, że instruktorka miała swój mały prywatny dramat, kiedy ja rozwalałam jej zajęcia, bo te dzieci zaczęły powtarzać moje ruchy. I po prostu no, mama musiała mnie zabrać. Co w sumie potem się powtarzało już też często mhm. i też w kontekście szkoły byłam proszona, żeby przenieść mnie do innej szkoły, przenosiłam się czasami z innej klasy, czasami zmieniałam mhm. klasę. No, bo po prostu nauczyciele sobie ze mną totalnie nie radzili. Ale z takich jeszcze wczesnych objawów, które ja pamiętam, które mi zapadły w pamięć, to to, że zupełnie inaczej bawiłam się zabawkami niż takie jakie było ich przeznaczenie. Moja mama kupiła mi lalkę wózeczek i mleczko. No i myślała, że będę bawić się w Tymczasem ja lalkę rozłożyłam na czynniki pierwsze, bo to była lalka sikająca jakaś, więc byłam... To takie baby Tak kiedyś. Baby bon, tak, byłam, byłam zafascynowana, jak to działa, więc musiałam ją rozłożyć na czynniki pierwsze. Wózek w ogóle przewróciłam do góry mm. nogami, kręciłam kółkami e, i patrzyłam się w to, jak się kółka kręcą. Obwiązałam go jakąś folią, w ogóle stworzyłam inną historię do tego wózka. Ale najwspanialsze z tego wszystkiego to było mleczko, które było w takiej buteleczce i ja sobie przewracałam to godzinami i pobudzają, pobudzałam się wtedy sensorycznie. No i cóż, moja mama widząc te zabawy pomyślała, Boże, jakie kreatywne dziecko ja mam. Nie pomyślała, że to jest dziwne, że dziecko nie bawi się w taki sposób... Dziecko nie bawi się zabawkami w taki sposób, w jaki zostało to zaplanowane. Także to było takie, myślę, bardzo alarmujące. No, wchodziłam w swój świat bardzo... Mama opisywała mnie jako takie dziecko, które wyróżniało się na tle innych. Byłam bardzo poważna. Za poważna mm -hmm. na swój wiek. Zadojrzała na swój wiek. Byłam dzieckiem, które wchodziło w swój świat bardzo mocno i ciężko było mi się z niego wyrwać. Byłam cicha, w ogóle nie płakałam, w ogóle. Rodzice raz tylko mi zrobili zdjęcie, jak ja zapłakałam z powodu emocji, bo zazwyczaj mm -hmm. w ogóle emocji nie pokazywałam. No i jak zapłakałam, bo się przestraszałam na karuzeli, to było zdjęcie. Zrobione, i to zdjęcie wisiało w naszym domu na samym środku jako dowód, że ja płakałam jako dziecko, bo po prostu mi się to nie zdarzało. Nie przesypiałam nocy, do tej pory mam z tym problem. Także tutaj uspokajam, mamy dzieci w spektrum autyzmu. Może nie uspokajam, mówię jak jest, to może nie minąć. Mnie bezsenność dotyka bardzo mocno, i faktycznie jestem, jestem osobą, która funkcjonuje głównie w nocy. Wybiórczość pokarmowa, do tego zaburzenia sensoryczne. Chodziłam w takich workowatych ciuchach. No, jeśli chodzi o kontakty z rówieśnikami, to no tak już tak. mówiłam wcześniej, były, ale, ale... Takie, ale takie no są. Nie miałam się Na twoich zasadach tak, po prostu. Tak, bo jak wchodziłam w grupę dzieci, to wolałam nimi dyrygować, wydawać mhm. im polecenia niż. Niż po prostu z nimi się bawić w sposób, jaki tam sobie wymyśliły. I tak samo na przykład ten, moja fiksacja pozwoliła mi zintegrować się z ludźmi w jakiś tam sposób, bo robiąc zdjęcia, ja wolę patrzeć na ludzi właśnie przez pryzmat obiektywu, tak. przez, znaczy przez pryzmat mojego wizjera w aparacie. O wiele łatwiej jest mi podejmować jakieś interakcje z ludźmi, mając aparat, trzymając aparat, bo wtedy po prostu, no nie wiem, wchodzi we mnie jakiś zwierz i ja nagle jestem taka, wchodzę w rolę i jestem takim no, towarzyskim zwierzem, powiedziałabym. Ale wspaniale, wspaniale, że o tym mówisz i wspaniale, że edukujesz o spektrum autyzmu, bo ja wiele z tych rzeczy jakby w ogóle nie wiedziałam. Mhm. Bo o tym się też. Nie mówi. Mhm. że to jest taki trochę temat tabu, myślisz? Wiesz, co myślę, że Temat staje się ostatnio w ostatnich czasach modny. Mhm. Modny, ponieważ wynika to z tego właśnie, że powstają te filmy, te seriale teraz są popularne tego Doktor, czy typowy. No to one na pewno w jakiś tam sposób wprowadzają delikatnie temat spektrum autyzmu. Ale do tego też rośnie świadomość rodziców, rośnie świadomość wśród nauczycieli, wśród lekarzy, że coś może być jednak tym spektrum autyzmu i są po prostu wystawiane wcześniej te diagnozy. I mówi się, że jest jakaś epidemia autyzmu, ale prawda jest taka, że po prostu ta świadomość rośnie i wzrostem świadomości po prostu wzrasta też ilość diagnoz. No bo być może gdybym urodziła się dzisiaj, czy tam mm, 5 tak, lat temu, tak. to otrzymałabym tę diagnozę i nie musiałabym żyć całe życie w przekonaniu, że jestem dziwakiem niepasującym do świata ze swoim zestawem jakichś depresji czy lęków, mm -hmm. bo tak naprawdę życie w spektrum niezdiagnozowaną, jako niezdiagnozowana osoba niesie za sobą konsekwencje ogromne. Bo tak naprawdę na przykład po, po diagnozie Dowiedziałam się, że ja się maskuję, całe mhm. życie się maskowałam, czyli wchodziłam w rolę. Mhm. To, że wszystko to, co mówię, musi być zaplanowane skrupulatnie, to jest właśnie moje spektrum autyzmu. I teraz ja, już mając tą świadomość, powiem szczerze, że po diagnozie przestałam się maskować, zaczęłam stawiać granice i naprawdę wyszło mi to na, na dobre. Ale wiele osób, które są niezdiagnozowane, niestety jeszcze nie te, zdają sobie, z tego, nie zdają nie sobie z tego sprawy, że to, co robią, nazywa się maskowaniem czy stimowaniem, e, czy to, że czują się e, gorzej, to jest meltdown spowodowany przebodźcowaniem. Tylko myślę, że po prostu ja tak mam, bo jestem dziwny. Nie, nie jesteś dziwny, jesteś wyjątkowy. Po prostu, po prostu masz spektrum autyzmu. I, I to jesteś ty, jest tylko potrzeba ty. tego zrozumienia tak, i tej diagnozy ty. do zrozumienia tak, tego. Tak, dokładnie. A powiedz, a dlaczego ja mogę tobie życzyć? Ja mi życzyć, ja bym, ja bym chciała sobie pożyczyć i wszystkim e, pożyczyłabym, tak. E, życzyłabym sobie, żeby specjaliści, którzy zajmują się tematem spektrum autyzmu, nie wydawali wyroków na małych dzieciach. Mówię tu w cudzysłowie wyroków, które dopiero co otrzymały diagnozę, ponieważ docierają do mnie historie, gdzie jakaś pedagog, logopeda czy nawet lekarz psychiatra mówi o dwulatku, trzylatku, który jest już zdiagnozowany, że nic z niego nie będzie, że nigdy nie założy rodziny, że nigdy nie będzie mówić. Dla mnie E, takie e, bawienie się wróżbitą jest. Wrocznie w ogóle wróżbite jest bardzo słabe. I w procesie terapeutycznym podejście rodziców gra bardzo ważną rolę. Jeżeli rodzice już od samego początku e, dostają taką informację, mhm. moje dziecko tak naprawdę będzie, będzie, nie będzie mówiło, nie założy rodziny, nie pójdzie do pracy, nie będzie szczęśliwe, no to jak takie podejście ma wpłynąć potem na dalszą terapię? No, wpłynie negatywnie. Negatywnie, bo i tak będą wiedzieć, że nie przyniesie skutku. Dokładnie. Skutków. I tak naprawdę szachowanie takimi określeniami, takimi zdaniami jest bardzo niebezpieczne. I tutaj apeluję i życzę sobie, być może ktoś to obejrzy, kto pracuje i może kiedyś mu się wymsknęło. Być może to jest powiedziane w dobrej wierze. Nie wiem, ale proszę, nie mówcie takich rzeczy, bo to, to nie ma żadnej funkcji, tak naprawdę, oprócz takiej, że przybija człowieka. A sobie prywatnie życzę tygodniowego urlopu <grym <grym w ciepłych <dziewczynich grym> krajach. Chciałabym bardzo odpocząć i chciałabym skończyć e, studia moje psychologiczne. Chciałabym pomagać ludziom już tak profesjonalnie. Chciałabym napisać niedługo książkę, a nawet dwie. To ja tobie też tego z całego serca życzę. I bardzo dziękuję za to, co robisz w mediach społecznościowych, za to, jak edukujesz i za tę naszą dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. I odsyłam Państwa w media społecznościowe Adeli Lot w Kosmos. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.